Może po krakeńsku to gratulacje. Marne pocieszenie! Ratchet! Nogi! Ahoj, kapitanie, co? Cóż cię sprowadza? Masz... kłopoty? Imperator zdobył... Wymiaromat? Wiesz o tym? Ha, ha! No pewnie! Założyliśmy mu podsłuch. To raczej on ma kłopoty. Ten sprzęt może dać nam przewagę. Sprzęt? To moja twarz! Nie jesteś robotem. O. Jak śmiesz! Ej, w tym wymiarze też jest Quark? Quark? Quantum! Kapitan Quantum! Mordercza! Nie, to ja! To jestem ja! Quantum, patrzcie! Zapłacicie za zbezczeszczenie głowy naszego kapitana! Obaj! Nie! To twoja wina, kapitanie, co? Musisz mnie uratować! Nazywam się Ratchet! Możesz dać nam ten hełm? Tak, dobrze! Możesz dać ten głupi hełm! Próbuję nas to ewakuować, ale musisz podtrzymać ci radę, bo będziemy gotowi! Zostaw to mnie! Czy to już koniec? Cóż, gdybym ja był ich kapitanem, kazałbym im się teraz szykować do kontrataku. Ale już nie jestem, więc kto wie? To nie brzmi dobrze. Aha! Jesteśmy już prawie gotowi do startu. Szybko, idź na górny mostek kapitański i przygotuj silniki startowe. Cudowna, słodka moc! Zaraz. O nie! Wyścigała nas cała planeta? Gdyby nie chcieli mnie zatłuc, czułbym się teraz zaszczycony. Jeszcze tylko chwilę!
Mamy już prawie pełną moc! Dokąd on leci? Co to jest, Ulicha? Uruchomili kamień lądrujący! To pułapka! I to naprawdę perfekcyjnie zaszkodziona! O, tak się wyszkoliłem! Zapłacicie za ścięcie naszego kapitana! Odlecieć Wiecie co? Nie tacy najgorsi są was piraci! Chcielibyście dołączyć do mojej nowej załogi? Dam wam po kapeluszu!
Dzięki. Ale może spróbujmy na razie uciec, zanim zjawią się tu piraci. Albo imperator. Imperator? Zanim zdoła się do mnie zbliżyć, będziemy już hen daleko. Jesteśmy gotowi do startu. Łącznikniki startowe. Mamy zapiąć pasy? Utknęliśmy! Ani drgnie! Nie! Nie! Mają zatapiacza! Chodzi ci o to ogromniaste ciało? Strzeli nas na pogitaru! Musisz je unieszkodliwić! Musimy szybko wyłączyć zatapiacza. Tak, musi tu być coś, co się do tego nada. Moc zatapiacza 90%! Co ja? Obawiam się, że tak. Nie ma wyjścia! Cały kapitan Quark. Czy on też jest piratem? To bohater. Chociaż nas zdradził, przypisał sobie nasze zasługi i poddał się. Ale bohater! No bo nieważne ile razy daje ciała, ostatecznie zawsze nam pomaga. Stara się jak może. Wymiary się rozpadają. Imperator rośnie w siłę, a ja mam kłopoty. Pora zmienić zawód. W końcu! Spas! Co ty robisz? Bohateruję! To naprawdę nas uratował. Wow. Musimy powiadomić Rivet i Kit. Tak, jak tylko zrobią swoje na Sargasso. Mam nadzieję, że wszystko idzie tam dobrze. Widzę, że potrafisz rozpoznać dobry towar.
nazywa wspaniałe ulepszenie. Polecam się, skarbie. Wyssało tu z jednego miejsca? A może są z różnych? Au! Mózg mnie od tego rozbolał. Oczywiście, o ile katastrofa wymiarowa może być fajna. Aua!
Doskonała robota, Ratchet. Dzięki, stary. Brakowało mi twojego wsparcia w takich sytuacjach. Czy broń czy amunicja? Pewnie to i to. Podoba mi się ten widok. Polecaj nas znajomym, skarbie. Rivet, Kit! Ocalcie Sargasso! W dalszym ciągu muszę znaleźć kilka lul. Ciekawe, co tam u Rivet. Imperator już był groźny, a odkąd zdobył wymiaromat... Uratujemy twoich przyjaciół. To, no, jeśli Ratchet jest alternatywną wersją mnie, a Clank jest alternatywną wersją ciebie, czy my też mamy działać razem? Wydają się bardzo szczęśliwi. Tak. Chyba przywykłam do samotności. Ja też. Więc może to tylko... chwilowe. Walka jest naprawdę konieczna. Nie możemy sobie pogawędzić przy lemoniadzie. Nie! Imperator nie znosi lemoniady! Nic nie będzie naraz słodkie i kwaśne! Już ja pokażę tym łotrom. Nie dam skrzywdzić mortów. Imperator jest beznadziejny. Kolejne siły Imperatora. Te wszystkie szczeliny. Wymiaromatem Imperator stał się jeszcze bardziej niebezpieczny. Wrogowie pokonani. Mortowie są bezpieczni. O, Rivet!
Wybacz, znowu musisz nas ratować. Bardzo się staraliśmy. O, naprawiliśmy troponogę i w ogóle. Ale jedno z tych wymiarowych dziwactw nie pozwala jej wystartować. Po pierwsze, nic nie stało się tu z waszej winy. Po drugie, dziwactwo zostawcie nam. W górę z tym! Tak nawiasem, to jest Kit. Czołem, Kit! Przyjaciele Rivet to nasi przyjaciele. Cześć. To Maynard, asystobot Mortów. Zaprowadzi nas do troponogi.